jakie są zasoby, to na pewno mi to pomoże się rozwinąć jakieś kanale, ale wiem o tym, że też, bo nie, że jakoś chcę się wybić na tym czy coś. Chcę po prostu wyjaśnić sprawę, która zaszła w Donbasie, w granicy Białorusi. Chodzi o wojnę Ukraina-Rosja, które na pewno będzie ciężko. Już ponad kilkanaście tysięcy, a nawet kilkadziesiąt tysięcy jest już na granicy Polsko-Ukraina. Oczywiście, ludzie chcą pomóc. Ja to rozumiem też, że i przede wszystkim, żeby niektóre dzieci nie trzyły z Ukrainy, że będą zdalne czy coś, bo wyginą im osoby. Każdy, kto jest z rodziny Ukrainy, ucierpi z tej wojny. I ja o tym wiem. Doskonale o tym wiem. Już mojego kolegi tata nie żyje. Został zabity czołgiem. Stan wojenny jest naprawdę mocno. Jesteśmy bardzo zagrożeni. I na pewno ja tutaj radziłbym wam tak. Jak już będą syreny, bo to wiadomo, ja wiem o tym, że Rosja zaatakuje Polskę. Ale jeżeli Rosja zaatakuje Polskę, to NATO, czyli ludzie, którzy są z NATO, będą musieli niestety, ale walczyć, żeby nam pomóc. Bo jeżeli nie zrobisz tego, po prostu cię wypieprzają z NATO. Po prostu. Więc ja bym tutaj radził troszeczkę też uważać przede wszystkim. Jeżeli jakiś ukraiński tutaj ktoś ogląda, to hi. Jeżeli chciałbyś, do you speak English, please? Jeżeli chcesz, to możemy pogadać po angielsku. Jeżeli umiesz po polsku, to po prostu po polsku. Za co po prostu Putin zaatakował właśnie Ukrainę? Mo Został niby oszukany z II wojny światowej i stracił, i że tam niby przez jakieś tereny. O, to siema Borek. I jeszcze przede wszystkim jest bardzo. Na szczęście, że ja mieszkam na zachodzie, więc nie grozi mi aż takie wielkie bezpieczeństwo, bo ja mam 30 km do Niemiec. A przede wszystkim, gdybym mógł, to nawet mógłbym nawet mieszkać w Niemczech. Więc. Bo ja mieszkam w wojskowych blokach, bo mój tata jest majorem. Ja też się boję o jego życie. Na pewno. Będzie to bardzo ważne. Jeżeli to pójdzie jeszcze Rosja, bo Rosja chce rozwalić Polskę. Białoruś jest połączona. Te chamy jebane. Nie wie, co Łukaszenka robi. Łukaszenka źle robi teraz. Że bierze sojusz z Rosją. A od czego tak naprawdę się zaczęło? Po prostu, wiecie, najbardziej od czego się zaczęło? Zaczęło się od po prostu ci imigranci z Iranu i z innych tam państw. No, oni już wchodzili do Polski i Polska to blokowała. A jeżeli by ktoś uciekał z tych Irańczyków, to zostałby zestrzelony od żołnierzy z Białorusi, co nie? I to szkoda, że nie strzelali nasi Polacy, bo do Białorusi. I przede wszystkim mogą nam zbombardować domy, jak to widać. Jak to. Przede wszystkim, Putin jest tak głupi, że nie wie, że jest buntowany na niego cały świat.
Cały świat jest zbuntowany przeciw niego. Rosjanie to jacyś się głupi. Na przykład mi kurde Rosjan pisał, że fucking Poland, fuck you Poland, coś takiego, co nie? I naprawdę że jebie Polaków, że Polacy to ścierwy. Naprawdę, to jest już przede wszystkim dzieci toksyki. Jeżeli kurwa te dzieci jebane będą dalej tak robiły, jeżeli kurwa będziecie atakowali jeszcze Ukrainę, to na pewno później będzie coś jeszcze innego, coś gorszego dla Rosji. Oczywiście, Rosja może zaatakować w każdej chwili Polskę, bo przede wszystkim mają granice, bo Rosja graniczy jeszcze ma Białoruś do tego. Niby tam Białoruś nie atakuje, ale strzelają. Białoruś strzela do Ukrainy, co wskazuje na to, że ich atakują. A ja już wiem, skąd są ci żołnierze. Wiem, skąd ci żołnierze są. I powiem wam szczerze, to nie Rosja dała Białorusi czołgi. Dała czołgi Białorusi. I wiecie, co dalej się zrobiło? Że przyjechali na granicę i atakować Ukrainę. Ja powiem szczerze, jeżeli miałoby być coś takiego, to naprawdę, ja mam o tym, już mój tata tak naprawdę szuka mieszkania w Niemczech. I ja już od razu mówię, jeżeli będziecie chcieli gdzieś uciekać, to do Niemiec, do Anglii czy gdzieś. Ale przede wszystkim, jeżeli nas nie zaatakują, to Ukraińcy zostaną w Polsce. W Polsce zostaną. Czemu? I możliwe, że dzieci z po prostu Polski będą mieli zdalne, oni będą mieli online. Oni będą po prostu siedzieli w szkołach i tyle, Ukraińcy. Na pewno dla mnie tutaj. Hi. Hi. Do you speak English, please? I from Poland. You Ukraina, please? Więc na pewno myślę o tym, że będzie atak Rosja. Rusia is fucking bitchy. Oh, thank you so much. Do you speak Polish, please? No, Polish? You speak, please? To ja już bym panu, jeżeli to jakiś Borek ma pytanie, sprawdziłbyś tego pana, bo wiesz, troszeczkę wiesz, tak się czuję, że może to być jakiś Rusek, czy jakiś, wiesz, to jakiś. A skąd ty pochodzisz w ogóle? Oh my god. Hi guys, do you speak Polish? Please? Ja pochodzę z Ukrainy, mieszkać w Kijów. Okej. A ty jesteś już w Polsce? Poland? Jeżeli to jakiś widz, po prostu to wiecie. No, wiecie, nie robicie beki, bo to też Polska jest zagrożona i może być atak bombowy też na Polskę.
Ukraina twierdza rosyjskie siły. Michał, jak? Jeszcze, bo wiadomo, też jeszcze my jesteśmy. Michał, jak? Po prostu myślę o tym, że też Rosja może zaatakować. Pierw chcą zaatakować Ukrainę. Bo tam Putin mówił, że został oszukany w czasach II wojny światowej, gdy jeszcze był Związek Radziecki. I chce przejąć Polskę, jak to było w II wojnie światowej. I po prostu będzie. Oczywiście. A wy tam macie jakiś. Dobrze. Ale wiesz, to tak naprawdę to cały świat jest zagrożony, więc ja ci powiem szczerze, na razie, gdzie się bardziej trzeba opylać, to gdzieś tak około, no najbardziej, mój tata akurat powiedział. Wiesz, no jeszcze, no nie wiem akurat, bo akurat z tego co wiem, ludzie nagrywają TikToki, aby jakoś zrobić, pokazać na TikToku filmy, na którym, bo tam były rakiety i rakiety celowane były w domy i hałasy były, no naprawdę to przerażające rzeczy, które na pewno nikt nie chciał mieć. Chciałem do United States. Jeżeli chcielibyście zostawić suba, to tutaj będziecie mniejsze. No wiem o tym oczywiście. Ale Rosja nie wie o tym, że mogą ich odpierdolić od tyłu na to. Bo jeżeli zaatakowana zostanie Polska, to przede wszystkim mogą. NATO będzie odpierdalało ich od tyłu. Nie, pół NATO idzie na wschód, a pół NATO idzie od strony USA, idzie jakby tak i ma tył Rosji, nie? I to będzie rozwalanie Rosji wtedy. Wtedy, oczywiście, my zagrożeni bardzo jesteśmy. Jeszcze będziemy musieli się, na pewno, nie, ja się boję akurat mojego tatę, co nie? Bo on jest wojskowy. I tak to może się zdarzyć, że on dostanie wezwanie i będzie musiał pojechać na wojnę. I to naprawdę. Ja wiem o tym, bo oni jeszcze, wiesz. Ale teraz jest stopień zagrożenia, ale ten. A ty. W ilu procentach umiesz polski, ten, a jak się w ogóle nazywasz? Bo wiesz, nie rozumiem tak bardzo ukraińskiego, co nie? Więc. Bo jeżeli masz kraj. Tylko żeby było takie normalne na polskie. Ale jak? Jak się nazywasz? Bo nie rozumiem akurat, sorry, ale nie rozumiem ukraińskiego po prostu. Sorry, no speak Ukraina. Polish.
and English. Nie, Niemcy nie są zagrażane. Tylko całe NATO jest ale... Dobra, to tyle na dzisiaj na tym filmie. Mam nadzieję, że się spodobało i cześć.